Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam na Let's Level Shadow Flare. I już ktoś zaczął wymyszczelać. Gdzie ty jesteś? Tak więc ostatnim razem dobiłem 5 poziom, po czym natychmiast zginęłem. Bo wbiegłem w hordę przeciwników, a tutaj zadają ogromne obrażenia. Zobaczmy, co nas tu jeszcze dalej czeka. Nie, znowu taka horda. I życie to im ucieka szybko. Kryształ? Nóż? I nietoperz. Nie. Zwykły nóż, słabszy od mojego miecza. W porządku. No to lecimy dalej. Co to są za dziwne reaktory? Kamienne akcesorium. Quest. Niebieski przedmiot. To znaczy, że wy macie jakąś funkcję. To bym sobie zaraz obejrzał. Pewnie będziecie, no właśnie, do zidentyfikowania. Teraz wraz co kosztuje, tak? 100 złota. Za przedmiot? Czy za wszystko? Za wszystko. A teraz macie właściwości dopiero. Masz właściwość metal. Metal był na dole. Unikanie ciosów magicznych. Jak to założę, ty idziesz w górę. Mam plus 1%. W porządku, to jest dosyć ciekawe. Świętość, świętość, magiczny atak. Idzie w górę, w porządku. Secret Crest, też świętość. Jeszcze więcej, plus 2%. Ziemia, ziemia. Celność. Też się przyda. Woda. Woda. Myślę, że zamieniłbym to w ten sposób. Wolałbym boostować obronę bardziej. Chociażby z tego powodu, że przed chwilą zginąłem. A przy okazji... to bym sprzedał na razie. Czy ja mogę teraz ten kapelusz... hełm, czy jakby to tam nazwać, hełm... założyć? Nadal mam za mało siły. Szkoda. Cóż, lecimy dalej. Czyli potrzebuję jeszcze jeden poziom, żebym ewentualnie mógł w końcu założyć nowi przeciwnicy. Jest czarny młot. Jesteś celem mojego questu. I mocno bijesz. Jakiś kryształ. To jest ten szukany.
Game. Po prostu nazywa się Game. Jakieś ubranie. Zobaczmy, czy o to mu chodziło. Ale Micaia jest dalej zamknięta. To muszę mu go oddać. O, tutaj jesteś! To musi być ten skradziony kryształ. Zdobyłeś go z powrotem dla mnie? Jestem pewny, że to jest ten skradziony kryształ. Dziękuję ci. W zamian nauczę ciebie coś bardzo ważnego. Jest tutaj taki dziwny koleś, który prowadzi interes wewnętrznej części płaskozwyżu między pillars, czyli między kolumnami. Dawno temu robił swoje interesy tutaj w mieście, ale został wygnany z miasta ze względu na swoje przekrętne interesy. Jeśli miałby szansę tam dotrzeć, zatrzymaj się u niego. Powiem mu o tobie. Okej. To bym na razie sprzedał. To były normalnie przedmioty. Jeszcze nie. Używam już tyle magii. A ten gem nie ma żadnej właściwości. Więc to nie był ten gem. A ja widziałam przedtem coś. Chłopie, że był jeszcze inny przełącznik. Misje. Special item window. No właśnie. X. A, to tutaj pewnie mogłem obejrzeć sobie ten kryształ, gdy go jeszcze miałem. Ale w porządku. I właśnie widzę, że nauczyłem się nowej zdolności. Jak to było? M? Plasma. Jest jakiś opis? Atrybut piorunu. To tobie pozwala atakować przeciwników piorunem. Przeciwnicy może stać się ogłuszeni przez to. Nie mogę ciebie trafić. Muszę naprawiać sprzęt. W porządku, napraw wszystko. Podleczysz mnie, proszę. Dziękować. Mam nowe informacje o żołnierzu, który był w ruinach kurzowych, Dusty Ruins, daleko na północny zachód. Wygląda na to, że gobliny z tej okolicy przybrały sobie te ruiny jako swoją bazę. Dzięki twojej pomocy możemy teraz sobie poradzić z sytuacją. Ty ruszaj najlepiej do ruin i zniszcz ich głównego szamana, kultystę. Proszę, idź teraz. Pobliżu znajduje się brama warpowa, teleportacyjna.
i staram się wyciągnąć z tego jak najwięcej z tej okazji. Okej. Wiem, że dasz radę, w porządku. Dusty Rhymes. Zakurzone ruiny. Na północny zachód od miasta. Remote Town to nie jest zdalne miasto. To miasto nazywa się Remote. Dlatego... Czyli zniszcz gobliny. Znajdź jaskinie, wybij gobliny. Trafia wszystkich przeciwników na swojej drodze. I wydaje się robić ogromne obrażenia. Dopiero co sprzedałem napojniku manny. Muszę się podleczyć. No właśnie, wyłączyło to ten mechanizm. Kolejny quest. Miecz. Quest. Miecz. Miecz magiczny. I krzyż. Zrobiłbym coś takiego. Ulecz mnie, proszę. Bardzo ci dziękuję. Identyfikacja i handlujemy. Więcej celności. Reszta statystyk. Wydaje się być taka sama, to ma wytrzymałości mniej. To dawało obronę, więc się skuszę bardziej na water. Czy ziemia była obroną? I piorun. Co piorun robił, w ogóle nie pamiętam. Tak więc zobaczmy. Piorun. Szansa na uniki. Albo obrona. A ziemia co robiła? Celność. Celność bym chciał zachować. Chociaż będę chyba głównie rzucał magię teraz. Czyli gel bym potrzebował. W porządku, te dwa mogą mieć na sprzedaż. Jak na razie. 2000... Ile ty ważysz w ogóle? 50. Ty ważysz 30. A ty 40.
tylko. I czy ja teraz mogę założyć kapelusz w końcu? Raczej hełm? Tak jest. Już nieźle strzela. Zobaczmy. Wyjście, filament. I gdzieś tutaj była mapa, no właśnie. Miałem iść bardziej na zachód. W porządku, tutaj nie ma gdzie przejść dalej. Łączę na piorun. Dosyć wielki ten obszar. Ale wydaje mi się, że tutaj jest ta druga brama. Tak jest, tędy bym wyszedł. Dokładnie. Poziom 6 i mam szansę na zmianę swojej klasy na maga. Zobaczmy. Stań się magiem. Jestem wojownikiem? Nawet nie zauważyłem, kiedy zmieniłem klasę na wojownika. Ale teraz mogę zostać wojownikiem albo zostać magiem. To zmienianie klasy tutaj działa mniej więcej jak to było w Shadow Madness. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta tą grę, czy w ogóle zna. Tam też po osiągnięciu konkretnego poziomu dopiero zmieniało się klasy. Te klasy nie były dostępne na początku gry. Miały poszczególne właściwości. Na razie bym się skusił na bycie magiem. Nie wiem, czy to da się jakoś dalej rozwinąć. 25 razy użyłem plasmy. Jeszcze 25 razy i będzie miała poziom. To jest dosyć fajny system. Ale w tym momencie, po osiągnięciu 6 poziomu i byciu w profesji maga, podziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos, over and out.